Hej, siemanko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Natural. Wiem, że trochę mnie nie było, ale to nieważne. Przepraszam bardzo za to. Dzisiaj chciałem wam nagrać taki film bardzo związany ze mną, bardzo szczery film, bardzo poważny i bardzo emocjonalny film. Myślałem, że nigdy tego nie będę musiał nagrywać, ale jednak muszę, bo to siedzi we mnie, a że wy mi jesteście bardzo bliskimi osobami, to ja przed wami muszę być pewny siebie i muszę być sobą, dlatego muszę to całe gówno w końcu z siebie wyrzucić, bo zauważyłem, że jest ze mną źle i po prostu chcę zacząć od nowa, chcę to wszystko wyrzucić, chcę po prostu być sobą przed wami, nie chcę udawać kogoś innego, kimś, kim nie jestem totalnie, także proszę bardzo, wysłuchajcie mnie i zobaczcie potem zdjęcia. One nie będą jakieś super, od razu wam mówię, że to będą zdjęcia, no, jak zdjęcia z operacji, okej? Także zaczynajmy. Często pytacie mnie, dlaczego na przykład tutaj mam takie wniecenia w twarzy i dlaczego mam trochę jakby zdeformowaną twarz. Oczywiście teraz już jest to normalne, bo wyglądam bardzo normalnie, ale żeby do tego stanu dojść, musiałem przejść naprawdę... To był horror, to był naprawdę horror i mam nadzieję, że już nigdy do tego nie wrócę, ale najgorsze jest to, że to cały czas siedzi we mnie, dlatego dzisiaj chcę to wszystko wyrzucić i zacząć od nowa. Od razu mówię, że nie chcę, żebyście mi współczuli ten film nie z, po jakiejś subskrypcji, po jakiejś lajki, nie. Po prostu to jest film dla mnie, żebym ja mógł to z siebie wyrzucić, żebyście wy w końcu wiedzieli co i jak jest, ok? A więc zacznijmy od początku. Jak byłem mały, to miałem problem z kośćmi policzkowymi, tak? I może mogliście to usłyszeć w jednym filmu z faktów Boxera, tak? A ja wam to wszystko dokładnie opowiem. I moje kości policzkowe się nie rozwijały, tak? I moja operacja polegała na tym, żeby rozciągnąć te kości policzkowe, tak jakby je wysunąć do przodu, tak? Żeby to wszystko ładnie wyglądało, bo naprawdę ja miałem straszne problemy z oddychaniem, miałem straszne problemy ze wszystkim generalnie, tak? Nie będę wam na razie pokazywał zdjęcia, jak wyglądałem przed i po prostu pokażę wam zdjęcia z operacji, tak? Mogę wam powiedzieć tylko tyle, że operacja ta trwała naprawdę srogo, bo trwała 11 godzin i mogłem nie przeżyć, tak? Pamiętam do dziś, jak na stole operacyjnym, płakałem, bo nie wiedziałem, czy spotkam swoją rodzinę dalej, oni mnie trzymali i byli ze mną wtedy, tak? Operacja trwała 11 godzin, potem nie mogłem, nic nie widziałem przez kolejne 3 dni, nie mogłem się ruszyć, cały czas płakałem, miałem zaszyte oczy, było, to był strach, to był horror, tak? Ja nawet nie wiem, jaką mam to wytłumaczyć, tak? I miałem, żeby rozciągnąć te kości policzkowe, musiałem mieć założone taki, jakby taką koronę, tak? Oni mi to, nie wiem jak oni to zrobili, ale miałem tutaj takie druty wszędzie, tutaj miałem śruby wkręcone i nie mogłem jeść przez 3 miesiące. Przez 3 miesiące musiałem to nosić i bardzo dziękuję teraz moim kumplom z Pompatim, bo to z nimi spędziłem te 3 miesiące na TS-ie. On nie wiedział o tym, co ja miałem i w sumie dobrze, nikt w sumie tego nie wiedział oprócz mojej rodziny, ale teraz już mam nadzieję, że wy się dowiecie i będzie wszystko ok. Ja będę mógł w końcu żyć z sobą, a nie gdzieś w cieniu, tak? Moim celem na YouTubie było zawsze, było pokazać ludziom, że można, że nieważne jak wyglądasz, nieważne jaki masz kolor skóry, że można osiągnąć to, co się chce. Patrzcie, jestem czarny na polskim YouTubie, wow, coś fajnego, czajcie? I nie chcę być kojarzony z tym Konradem, z tym złym, wiecie o co mi chodzi, tak? Chcę być kojarzony z tym dobrym Konradem, wiem, robiłem głupie rzeczy, ale już nie chcę tego, chcę po prostu być tym Konradem, który uwierzył w siebie znowu i znowu robi fajne filmy dla was, bo teraz będą naprawdę dobre filmy. Przepraszam, że musicie cały czas tego słuchać, ale mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić, już nie będzie takich filmów, bo naprawdę ja musiałem to z siebie wyrzucić i pokażę wszystkim, że można.
I mam nadzieję, przyjacielu, że ty, jeśli teraz to oglądasz i masz jakieś problemy, to wiedz, że też możesz. To było na tyle. Nie chcę dłużej gadać. Nie ma o czym. Widzieliście zdjęcie. Wywaliłem to z siebie. I tyle. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się ciepło. Peace.